Kochani, witam bardzo dzisiaj serdecznie i doczekał się w końcu Amplituner. Amplituner się doczekał swojej naprawy. Ten, który tutaj właśnie była głowiczka dostawiona na LA jakimś tam bodajże. Słuchajcie, Amplituner niedawno kupiony, przeczytamy może sobie co klient napisał. Niedawno kupiony kompletnie, nie wiem w jakim jest stanie, po podłączeniu do prądu włączył się za czwartym razem, czyli pewnie przełącznik przestał cykać, już działa. Za czwartym razem to pierwsza rzecz, jaka zauważyłem, a druga to po podłączeniu altusu zaczęło mi nimi mocno szarpać, jakby był rozkręcony na maksa, mimo że wszystko było na minimum, więc zaprzestałem dalszym testom. Proszę o przestrojenie tunera, sprawdzenie wzmacniacza. Była głowica wstawiona nowa na UKF, słuchajcie, a on prosi o przestrojenie tunera. No bo to tak jest standardowo, no, że te głowiczki one szumią i nie działają. Sprawdzenie wzmacniacza, prądów spoczynkowych, przeczyszczenie potencjometrów i ogólne przejrzenie tak, żeby wszystko było ok, żeby pograł kolejne 30 lat. Film mile widziany, więc słuchajcie, nakręcamy filmy dla Marcina z Łodzi. Robimy tunerek, a więc co? Czołóweczka i lecimy. Tunerek jest na stole, jest rozkręcony, podłączone głośniki, znaczy jeden głośnik i, że tak powiem, jedziemy. Ściszmy. Faktycznie coś tu mówi. O! Tak jakby coś nie łączyło, dlatego był taki trzask. Już jest ok. I to się zdaje, że to jest wina potencjometrów. Aha. Balansu wina. O. I basu. Oczywiście nic nie usłyszymy, bo tutaj została zdemontowana już głowiczka. Jednym słowem tak. Schemacik, rozbieranko całości i jedziemy. Wyjąłem płytkę programatora i generatora do fal krótkich. No i mamy dostęp mniej więcej do 3 potencjometrów. Bo tu jest cały pies pogrzebany z tymi potencjometrami. Jeszcze wykręcimy cały tuner. W sumie to nie wiem czy jest sens, ale musimy, aby się dobrać do tego potencjometru od wolumę, bo on też trzeszczy. Musimy wszystkie potencjometry, słuchajcie, przyczyścić. Wszystko będziemy zaraz rozbierać dalej.
No, jak widać, kilka śrubek i tuner jest wyjęty całkowicie, ze wszystkim, ze skałą. Kanapeczka otwarta, dostęp do potencjometrów świetny. Czyszczenie, wymiana. Wymiana tego od wolumę, od tego, bo jest masakrycznie zniszczony. I dobra, tunerek chwilowo odstawiamy, zaraz tutaj podlutujemy, tak jak było, to cewkę. Pamiętacie, bo ja tam na live bodajże gdzieś tam nie wiem, na czymś wymontowywałem tą głowiczkę już. Tu była taka dostawiona, taka gdzieś ona leży nawet, chyba w kartonie. Tu trzeba to z powrotem polutować, tą cewkę przylutować, nawinąć ją jeszcze raz, wyciągnąć przy okazji to, co jest niepotrzebne, tutaj podlutować antenę bezpośrednio tutaj do tego pinu, tak jak w oryginale, przywrócić ją po prostu do oryginału, tą głowicę, tą tutaj, to jest głowica UKF-u. Przy okazji, jak już mamy wykręcone, tutaj mamy elegancki dostęp, to wszystko sobie zaraz polutujemy. Przy okazji zapraszam na bloga. Blog, tak jak tutaj widać, jest to blogspot.com, piracze blogspot.com, jakoś tak, chyba. Dobra, słuchajcie, jest tak. Mam dwa potencjometry nowe, które tutaj trzeba podmienić, wstawić tak. Ten jest to, widać, uwalony, nawet na boki chodzi, od wolumę, czyli ten. I od balansu, który nam tak hałasował w głośnikach, czyli ten, 2x47M plus M. Ja mam tutaj taki zapadko na środku, miejmy nadzieję, że jest dobrze poustawiany. Także działamy. To może teraz takie krótkie gadanko, słuchajcie, przy okazji. Przy okazji, jak już jesteśmy na wierzchu, mamy tuner, to wyciągniemy zaraz głowiczkę, znaczy te niepotrzebne, o, tu idzie do wymiany, aha, faktycznie, do wymiany jeszcze idzie przełącznik, ale to za chwilkę, teraz jak widać się zajmiemy potencjometrami. Może się uda mi tutaj coś rozlutować, tak, zielony z przodu. Trzeba pamiętać, czerwony od tyłu, czyli brzydko mówiąc od dupy strony. Musimy wziąć większe kombinerki. O. I odkręcimy, wymontujemy. Stawimy, miejmy nadzieję. O. Jeszcze czeka nas troszeczkę rozkręcania, ale już niedużo. Musimy jeszcze odkręcić. Dobra, to lecimy z koksem. Jednym słowem, tuner całkowicie został rozebrany. No teraz tak, się dobieramy do tego potencjometru. Kurczę, no ale numer. Czyżbym musiał naprawdę wszystko rozbierać, żeby się dobrać do potencjometru? No to nie. Słuchajcie, musimy wykręcić wszystkie potencjometry. Mało tego, jeszcze to ma ramkę. A myślałem, że tylko dwa będę musiał wykręcić, żeby dwa wymienić. Jakie upierdliwe. Ach matko, naklej.
mamy. Nie, to tylko ramkę trzeba wyjąć. Moment. Jeszcze tylko. Dobrze. Wszystkich nie musimy wykręcać. Tylko te dwa, które wymieniamy. Tu musimy wykręcić tylko rameczkę. O. O, będzie całkowity przegląd, kurde, tego amplitunera, z tego, co tutaj się zapowiada. W sumie to już niekoniecznie te ostatnie odkręcać, można było już dojść pewnie. Dobra. No teraz mamy do nich w końcu dojście. Słuchajcie, są naprawdę upierdliwe w serwisie. Trzeba dużo się narozbierać, dużo się naskręcać, się tego. A co do czego? Do sprawdzenia. Może się okazać, że jeszcze raz musimy to robić. Dobra, wyciągamy wolumę. Dobra, już luźny. Okej, mamy wolumę. Ktoś już go kiedyś zmieniał, bo już to nie jest oryginał. Tu mamy oryginał. No. Wkładamy oryginał. Długość ośki jest to samo. Wszystko jest to samo. Czerwony był z tyłu, tak? Odczep. Przykręćmy go solidnie, a potem przylutujmy. Żeby nie lutować, bo zaraz można będzie go pewnie wyrwać. Najpierw przykręcić. Co ty tak śmierdzi, kurde? Coś się jara? Dobra, odczep czerwony z tymi. I to samo robimy z balansem. Wkurza mnie ta jedna kamera, kurde. Co chwilę się rozpina. Odłączam, będziemy nagrywać jedną. I to samo robimy z balansem. Jeszcze raz.
Dobra, tunel jest wkręcony, przemyty, wyczyszczone, wymienione potencjometry, przełącznik przemyty, styki tutaj przemyte. To teraz tak, bierzemy się za wyciągnięcie i odrestaurowanie tej głowicy, która tutaj była wymieniana, i ciąg dalszy za chwilę w następnym odcinku. Pozdrawiam.